Czy mógłby Pan jakoś może teraz opisać, jak wyglądają kontakty z Urzędem Miasta czy z Radą Miasta Krakowa? Czy jest on, czy jakby ten wyższy stopień władzy tutaj naszej lokalnej, jest trudny ten kontakt, łatwy? No tutaj jest dosyć trudny. Wynika to z tego, że Rada Miasta nie za specjalnie bierze sobie do serca wnioski, które płyną z rad dzielnic. I no, ja rozumiem, że tam są sprawy dotyczące całego Krakowa, ale wydaje mi się, że taki jakby większe baczenie na to, co idzie od tego najniższego szczebla, powinno jakby mieć więcej zrozumienia pośród radnych. To jest o tyle dziwne, że bardzo wielu tych radnych właśnie wyrosło z rad dzielnic, jakby to był ich pierwszy krok w tej działalności samorządowej i następnym jest właśnie Rada Miasta. No ale później jakby przytłacza chyba, tak podejrzewam, ogrom spraw i jakby troszeczkę są bardziej skupieni na tych wielkich sprawach. Wydaje mi się, że tutaj dobrym rozwiązaniem jest, kiedy radni miejscy też są radnymi dzielnicowymi, że wtedy jest ta łączność. Tutaj nawet niektórzy radni mieli takie postulaty, tak mówili między sobą o takim rozwiązaniu, że dobrze by było, żeby Rada Miasta też składała się na przykład z przewodniczących dzielnic w jakiejś części, prawda? Żeby wszyscy przewodniczący dzielnic mieli też, żeby w tym zakresie ordynacja wyborcza była zmieniona, że to nie byłoby złe rozwiązanie. Dobrze. To może tak na koniec, jakie by Pan wskazał takie może ważne wydarzenie, czy co teraz takiego aktualnego dzieje się w dzielnicy, czym na przykład interesują się mieszkańcy, jakieś ważne potrzeby, które trzeba zrealizować? To jest przede wszystkim dwie takie długofalowe, można powiedzieć, plany, dwa pomysły na rozwój dzielnicy dotyczące budowy rynku w dzielnicy, który jest roboczo nazwany rynkiem krowoderskim, u zbiegu ulic Królewskiej i Alei Kijowskiej. Tam w chwili obecnej jest taki parking. I razem z budową oczywiście parkingu podziemnego pod tym placem. A druga sprawa, która jest ostatnio wyszła z inicjatywy mieszkańców, to jest kwestia przejęcia z powrotem w poczet własności gminnej terenów, które zostaną uwolnione po opuszczeniu przez jednostkę wojskową przy ulicy Wrocławskiej. To jest duży teren, około 27 hektarów, który jak wojsko opuści Kraków, to będzie terenem, który powinien wrócić do gminy i stać się częścią Parku Królewskiego w Łobzowie, który jeszcze przed wojną funkcjonował. W obecnym czasie w dużej mierze jest zdewastowany poprzez różne budowy różnych urządzeń na tym terenie, ale właśnie przejęcie terenów powojskowych mogłoby jakby spowodować przywrócenie tego parku, który jest bardzo potrzebny. A czy już jakieś działania były w tych dwóch projektach podejmowane? Może na jakim? To znaczy na razie były to... To jest tylko pomysł, tak? Jeżeli chodzi na razie o mieszkańców. To były pomysły, i które następnie zostały poparte uchwałami Rady wnioskującymi o odpowiednie działania odpowiednich organów w tym, aby osiągnąć ten cel założony w tych uchwałach. No i też te grupy mieszkańców ze swej strony prowadzą taką pracę u podstaw z różnymi ważnymi urzędnikami, rozmawiają i przekonują do tego,
do tych, no przede wszystkim mówimy tutaj o kwestii Parku Królewskiego w Łobzowie, ponieważ jeśli chodzi o rynek krowoderski, sprawa jest o tyle trudniejsza, że jest to teren, który w chwili obecnej jest w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej. Także tutaj jest kwestia prawna, a właściwie bardziej finansowa, żeby było jak przejąć ten teren, a właściwie go kupić. Co w chwili obecnej nie jest łatwym tematem. Zdecydowanie nie. A czy mówi coś Panu może takie hasło budżet partycypacyjny? Tak, słyszałem o tym. Żeby część budżetu jednostki była dzielona poprzez takie głosowanie mieszkańców. Tak, słyszałem, że to w paru miastach było stosowane, też w innych państwach również. A jakby Pan się ustosunkował, bo są takie może na razie zamierzenia, plany, żeby spróbować taką instytucję prowadzić tutaj u nas w Krakowie, ale jakby na razie na poziomie dzielnicy bardziej. Mhm. Czy na przykład widziałby się Pan jako osoba, która mogłaby pomóc przy jakby wprowadzaniu takiego przedsięwzięcia? Znaczy ja byłem na takim spotkaniu, gdzie była mowa o tym, że taki program pilotażowy ma zostać wprowadzony. Z tego co wiem, to miała być kwota około 50 tysięcy złotych na ten cel przeznaczona. Wydaje mi się, że tutaj jest dosyć niedobry czas na tego typu zadania i w ogóle inicjatywy, z tego względu, że my jako jednostki pomocnicze już w ostatnie tygodnie, które upłynęły, zostaliśmy bardzo mocno okrojeni, jeśli chodzi o finanse. Także tutaj jesteśmy już bardzo wydrenowani z tych luzów finansowych, to jest za dużo powiedziane, po prostu zostaliśmy okrojeni. I tutaj dalsze ścinanie tego budżetu wydaje mi się bardzo być trudnym, przynajmniej w tym roku. Także nie wiem, jak taka... Ja bym to widział jeśli chodzi o taki pilotaż, że byłyby to dodatkowe pieniądze, które można by było w ten sposób zrobić, bo jeśli chodzi o okrajanie tego, co już jest, to byłoby bardzo wątpliwe. Bardzo trudne. Mhm. Czyli w sumie taką główną przeszkodą jest ograniczony fundusz Krakowa. Tak naprawdę. Dobrze, to dziękuję bardzo za opinię, jest to dla nas ważne też. I może tak już na koniec zupełnie, może pewną jakby może rozwiązaniem pewnych problemów, nie wiem jakby Pan się do tego stosunkował, mogłaby być osobowość prawna dla dzielnicy. Czy jakie ma Pan zdanie w tej kwestii? Czy jest w ogóle potrzebna dzielnicom osobowość prawna? Czy to byłby dobre rozwiązanie? Czy raczej może lepiej, żeby to zostało tak jak jest, czyli jednostka pomocnicza, która jakby decyzyjnie jest też zależna od Rady Miasta? Wydaje mi się, że wprowadzenie osobowości prawnej pociągnęłyby za sobą bardzo duże koszty, jeśli chodzi o zwiększenie przede wszystkim etatów, bo to by się z tym też wiązało. Wydaje mi się, że ten układ, który jest jednostek pomocniczych, może ich liczba w Krakowie być może jest trochę za duża, ale przede wszystkim chyba zbyt duża jest liczba radnych w danej jednostce. Tutaj myślę, że można by było jakieś korekty zmniejszające wprowadzić, natomiast wprowadzenie osobowości prawnej pociągałoby za sobą właśnie kierunek odwrotny, rozszerzanie, zwiększanie biurokracji. Także w przypadku Warszawy to wydaje się być uzasadnione, bo to jest jednak zdecydowanie większy organizm miejski. Natomiast co do Krakowa, ja osobiście byłbym bardzo sceptyczny do takiego rozwiązania. Dobrze, dziękuję Panu bardzo.